Na tarczy gotyckiej na czerwonym polu złota korona otwarta i dwa równoramienne srebrne krzyże w słup nie wchodzące w koronę. To herb miasta Gdańska. U bocznic tarczy dwa podtrzymujące ją złote lwy wspięte, zwrócone do siebie. U podstawy tarczy złota wstęga z czarno kreśloną dewizą – Nec temere, nec temide. To tak zwany herb wielki miasta Gdańska. Herb to symbol grodu nad Motławą. Gdańszczanie zawsze byli i są z niego dumni. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie innego znaku identyfikującego nasze miasto. A skąd wziął się herb Gdańska? W średniowieczu symboliczne czynności miały duże znaczenie. Taką też było sygnowanie dokumentów pieczęciami. Gdańską pieczęcią była niegdyś koga z blankami i bocianim gniazdem. W połowie XIV wieku pojawiła się nowa pieczęć z dwoma krzyżami, jednym pod drugim. Dwa krzyże zaczęto wówczas uważać za symbol miasta. W 1454 roku gdańszczanie podejmują decyzję o podporządkowaniu się królowi polskiemu i złożeniu przysięgi królowi polskiemu. W 1455 roku zostaje zburzone młode miasto, jego mieszkańcy zostali przesiedleni na tereny głównego i starego miasta i w tym okresie, właściwie w XV wieku, kiedy Kazimierz Jagiellończyk, król Polski, przybywa do Gdańska w 1457 roku, 25 maja, nadaje mieszkańcom miasta przywilej, na mocy którego do już powstałego herbu, czyli dwóch krzyży krzyżackich w tarczy herbowej, przydaje koronę. I od tego momentu herb Gdańska, oprócz dwóch krzyży krzyżackich, w swojej tarczy będzie posiadał koronę. Właściwie taki wizerunek herbu miasta jest obecny do dzisiaj. Herb Gdańska jest w mieście wszechobecny. Wystarczy nawet krótki spacer uliczkami głównego miasta, by odnaleźć go na budynkach czy elementach miejskiej infrastruktury. Bez herbu nie mogłyby się obejść najbardziej znane gdańskie zabytki. Widnieje także na każdej bramie miejskiej w otoczeniu innych herbów, m.in. panujących nad miastem królów. Szukanie herbu w różnych częściach miasta może być ciekawą przygodą. Gdzie znajduje się ten herb? Podpowiadamy. To kamienica w dzielnicy nad samym morzem, dzielnicy naprzeciwko twierdzy Wisłoujście, dziś oddziału Muzeum Historycznego miasta Gdańska. Podobnie jak przed wiekami, także dziś Gdańsk ma swoją urzędową pieczęć, którą posługuje się prezydent miasta. Pieczęcią urzędową miasta Gdańska jest dziś znak odciśnięty z metalowego okrągłego tłoku pieczętnego, przedstawiający herb miasta Gdańska w polu środkowym oraz napis w otoku Miasto Gdańsk. O średnicy 62 mm. Herb jest najważniejszym znakiem identyfikacyjnym miasta, również znakiem identyfikacyjnym naszej instytucji, czyli Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Ten herb widnieje na wszystkich oficjalnych dokumentach, na pieczęciach, również na pieczątkach urzędowych. Także można powiedzieć, że używamy go prawie że codziennie. Z drugiej strony herb miasta jest też takim symbolem, który jest najbardziej rozpoznawalny przez samych mieszkańców, przez gdańszczan. To właśnie herb chcieliby widzieć m.in. na komunikacji miejskiej, jako symbol różnego rodzaju imprez, które dzieją się w Gdańsku. I tak to właśnie wygląda, że przy okazji przygotowywanych przez miasto wydarzeń staramy się właśnie ten herb umieszczać. Na przykład na koszulkach biegaczy podczas biegu gdańszczan jest to taki wyraźny symbol i myślę, że większość uczestników z dumą ten herb nosi.